Muszę Wam powiedzieć, że ceny skupu złomu dupy nie urywają. Stal twarda 80 groszy, blacha 70, natomiast puszki aluminiowe 4 ziko. Szału nie ma. Aniele w stróżu mój, zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź zawsze Bóg o mocy. W końcu będziemy mieć łódkę. Halo. Siemka, słuchaj, byłem na skupie złomu, ceny szału nie robią. Gruby kosztuje 80 groszy, natomiast blacha 70. Trochę nam jeszcze pewnie zbraknie tego złomu. I co robimy? No co, przyjdziemy się spakować i jechać na wykopki. Może nam się uda dozbierać te 4 słówki. Nie no, ile tam brakuje? Wiesz co, no trudno powiedzieć, no bo ten złom jest taki, wiesz, kalkulujemy tak plus minus. Natomiast no możemy jeszcze jeden wypad zrobić. No to dobra, to ja jadę do ciebie, jadę po ciebie i ten, pakujemy się, jedziemy z 2 godzinki. No dobrze. No to na razie. Skarby, którą łopatę? Dużą czy małą? Dzisiaj nie ma ściemnienia. Małą. Nie, ja biorę małą. No to jest za ciężko. No dobra, niech będzie. Ewelina, zawzięcie kopie coś od paru minut. Podejdziemy zobaczyć, co tam ma. Chwal się. W związku z tym, że przygotowujesz się do zawodów, mam dla ciebie nową ramę do roweru. A żeś tachnęła. Jeszcze tylko nam kółek brak. Mam jeden rower, ale z tego bym złożył rower startowy. Weź pokaż tą ramę. Może coś uda. Ty, ale to jest chyba przedwojenna, czy nie? Weź mnie nie strasz. Nie, no to w sensie, że ciekawsze znalezisko, nie? Aha. A ty bluzy nie założyłaś, wiesz, jak komarytną? Nie, 2 razy więcej niż ciebie. Bo ty jesteś słodziutka. No. Co tam masz? Tłumacz się. Żeberko, kochanie. Nie zgubiłaś żeberka? Aha. Ale zobacz, to jest tego, od pieca. Jakiegoś. To często się trafia, takie żebra od pieca, te akurat jakiegoś większego. No ale trzeba się cieszyć, co by nie było. Wagę ma? To najważniejsze. No zobacz, ile to waży. Można na klatę brać. Siłownię mieliśmy założyć, akurat się przyda. I puszeczka. Pyk. Jedna więcej. Tu kolejna. I tu mamy jeszcze jedną. Czyli złomu przybywa cały czas. Jestem bardzo dumna z mojego Krzysia, z tego co robi. Bardzo go wspieram w jego czynach, w jego działaniach. No i jestem dumna i bardzo się cieszę, że go mam. Cholerne komary. Nie udało ci się nagrać, jak wyciągałam, ale mam coś ciekawego. Nadciąga łowca skarbów i odznaczeń. Kolejna perełka. Ty to tachasz sam taki gruby złom. Ja to bujam się z puszkami i no bo ja wiem, gdzie chodzić. Nie? A tobie się nosić nie chce. No to wyczułaś mnie. To mnie teraz prześwietliłaś. Nieźle. Daj, ja to doniosę do samochodu, bo to szkoda takiej szyny. A w ogóle, jak ci się gumaczki sprawują? Erotycznie. Erotycznie? No, a jeżeli chodzi o praktykę? Bardzo wygodne, naprawdę, polecam. New? Tak. Miałam sobie kupić panterkę, ale były niewygodne. Nie, no to są te piankowe, to są najlepsze, najlepsze, wiesz? Najlepsze, no. Ponieważ spełniają warunki BHP, są odporne na przebicia, antypoślizgowe, no i przede wszystkim wodoodporne. No. Poresów do mikrofonu. Zobacz, jak się spociłem. Niesamowicie, nie? I masz plecy. Nasza pasja ma to do siebie, że niekiedy trzeba włożyć duży wysiłek w to, co się robi. No zwłaszcza w momencie, kiedy my kopiemy ten złom. Tym bardziej muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo z siebie dumny, że w ogóle masz chęć, chce ci się. No i na równi z równym kopiesz ze mną to, co jest w ziemi. Mamy szczytny cel, wiadomo, zbieramy na łódkę, to bardzo motywuje. Tym bardziej ukłon ku tobie. Tylko mi nie zazdroście mojej kobiety. Koniec naszych poszukiwań. Jedziemy do domku ogarnąć się i wybierzemy się na jedną z lokalnych imprez. A potem
Jak wrócimy, to zabierzemy się za segregowanie naszego złom. Dzisiaj odwiedziliśmy Szymbark. To jest miejscowość położona 20 km od Susza. Odbywają się tam targi, międzynarodowe targi kulinarne w bardzo ciekawej otoce zamku szymbarskiego z okresu średniowiecza. Za chwilę sobie pochodzimy, pozwiedzamy, może uda nam się coś nagrać i Wam to zaprezentujemy. Co Ci się chce? To w krzaki. Ale co Ci się chce? Siusiu. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to trabant przerobiony na wzór Kippelwagena, który został nazwany Kubel. Wygląda to jak kubelek, śmiesznie, natomiast bardzo ciekawie. Zobaczcie, dziewczyny. Gratuluję pomysłu osobie, która to wykonywała. Tak, w środeczku, tak? Tylko kopiować pomysł. Zamknięcie. Nieźle. Wsiadaj, przejechać się. Wsiadaj, żeby mnie tu zaraz pognali. Niepowtarzalna okazja, żeby wejść do środka zamku na dziedziniec. Cała ta potoka sprawiła, że organizatorzy zapewnili wejście. Na co dzień tutaj oczywiście nie można chodzić, ponieważ zameczek jest w remoncie. W oczekiwaniu na wejście do zamku. Hania, co robi? Cina loda. Dobry? A jaki to jest? A za chwilę do degustacji będzie zupa rybna. Bardzo dziękujemy. Lubisz zupę rybną? Jadłam, jak mamusia gotowała, tak u nikogo jeszcze nie. No zobaczymy, posmakujemy jak ta, którą przygotowują tutaj w Szymbarku. Smakuje ci? Nie. Nie smakuje ci, Hania? I ci powiedz, że nie dobrze. Jest zupa rybna, ci nie smakuje, no coś ty. Tylko nie wypluwaj tego. A na mnie smakuje zupka? Się może być. A tobie, kochanie, jak smakuje zupka? Wyborna, bo ja przepadam za takimi rzeczami. W ogóle miłośnikiem jestem ryby, lina i węgorza. A ta zupka zrobiona jest na wywarze i wkładzie właśnie ryby lina. Także rewelka. Jak to z Hanią? Na straganach zawsze musi być zakup. Co ty sobie kupiłaś tym razem? Poduszeczkę. Poduszeczkę z czym? Harry Potter. Zadowolona? Jak zawsze, nie? Zadowolona? Tak. Zobaczcie, jakie udało nam się zakupić wyroby przy jednym ze stoisk. Swojskie. Kabanoski. Boczek. Szyneczka z tłuszczykiem. Apetycznie. A pochwal się, ile za te trzy kawałeczki nas skasowano, za te swojskie pachnące i pyszne wyroby. 60 chyba? 7 zł. 67 zł, tak. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, natomiast teraz wszystko dużo kosztuje. Ale wydaje mi się, że za takie swojskie wyroby to nie jest dużo. Tym bardziej, że idziesz do mięsnego, kupujesz tą chemię i też kupę pieniędzy. Nie leś tu zimuj, zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, przed nie w nocy. Nie mogę podpowiadać mi. Bądź mi zawsze. Nie. Bądź mi zawsze u pomocy. Strzeż mnie przed złego i doprowadź mnie do życia świętego. Ślicznie. Amen.
staramy się wychowywać Hanię w schemacie rodziny katolickiej. Uczymy ją modlitw, a jak będzie dorosła, to sama zadecyduje, czy zostanie w tym kościele, w jakim my jesteśmy, bądź w jakimś innym. Ty nie jesteś byle jaka. Rano wstałeś, to masz prawo tak wyglądać. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zgadnij, ile waży. Nie wiem, kilogram mniej. Tydzień treningów i waga spadła o kilogram. 95 kg minus aparat 400 gram, czyli 94,6 kg. Jak widzicie, jestem bez makijażu. Postanowiłam, że przez pewien czas nie będę sobie robić już rzęs w salonie kosmetycznym, dlatego że strasznie osłabia moje naturalne rzęsy, no i jak widzicie, praktycznie wcale już ich nie widać. Ale znalazłam bardzo dobrą alternatywę, która się mi przyda na wyjazdy bądź na jakieś imprezy. A tak na co dzień będę chodziła oczywiście bez makijażu, aby mi te rzęski moje naturalne podrastały. I tak właśnie wygląda moja alternatywa, rzęsy kępki, które można sobie przyklejać, można je odklejać, kiedy tylko się zechce. Zakupiłam też taki oto klej, nie wiem czy to się nada, czy się nie nada. Sprawdzę, muszę już dzisiaj sprawdzić, bo jutro wyjeżdżamy nad morze. A jak się nie uda, to dopiero będę się martwić. Jeszcze bardzo ważna rzecz dla mnie. Będzie to ogromne wyzwanie, nie mając rzęs robionych w salonie kosmetycznym. Ponieważ, aż wstyd się przyznać, byłam tak jakby lekko uzależniona od robienia sobie rzęs w salonach. Dlatego to, co sobie zakupiłam, mam nadzieję, że pomoże mi w tym, aby moje rzęski mi odrosły. Trzymajcie kciuki. Zaczynamy segregację, na pewno gdzieś ze dwa dni nam zejdzie, zanim my to w ogóle ogarniemy. Miszmasz jest w naszych workach. Jak wkładaliśmy, to drobne blaszki, które są tańsze, no i gruby złom. Ewelinka, zaprowadź naszych widzów do naszego garażu, gdzie mamy prawdziwą skarbnicę. Niech zobaczą, że ten złom faktycznie zbieraliśmy. Ale powiem ci, że jak teraz patrzę, ile tego wszystkiego jest, ja nie wiem, kiedy my to wyzbieraliśmy. Chodźcie. Jaki czas to zbieraliśmy? Z 2-3 tygodnie gdzieś, no i trochę złomu było wcześniejszego. Także mamy tutaj taką skarbnicę różnych klamotów. To wszystko jest grube tutaj. Ja już posegregowałem. Weź to dźwignij, to zobaczysz, ile to waży. Nie da rady, no nie da. Worek niepozorny, ale za to ciężki, nie? A tutaj puszki. Tych puszek to za chwilę będziemy musieli też troszkę pozgniatać, no bo ponoć, powiem ci ciekawostkę, puszki zgniecione ważą więcej niż te, które są takie pełne prosto po spożyciu. Jeszcze trzeba przejrzeć te, czy nie ma wygranych. Zawleczki. To może powiemy apel do naszych widzów, czy do osób, które śmiecą, że jak już wyrzucają takie oto puszki, to niech czasami zostawią jakąś zrywkę, zawleczkę, która jest wygrana i można dostać gratisowego browara. To chociaż my się pocieszymy. Prawda? Dokładnie. Tu dostaliśmy od sąsiada jakiś zmywak, bo widział, że też tam się trudnimy zbieraniem złomu na dołożenie do łódki. I takie wszystkie pierdoły zebrane. A z tym, ile się nadygaliśmy z taką felgą, po prostu nie da się tego opowiedzieć. To co, zabieramy się do segregacji i do zgniatania puszek. Ja więcej ważę, dlatego jestem takim młotem, który ściska te puszki. Ale cóż, taka i moja rola tu musi być. Pierwszy klient, który czeka na otwarcie złomowiska, bo przecież emocje są duże. Dzisiaj zakup łódki. Ta-dam! Zobaczcie, za ten cały złom, co mieliśmy, dostaliśmy 281 zł i 10 groszy. Było tam 248 kg twardego złomu, 73 blaszeczki, no i oczywiście 8 kg czego? Puszek.
281 zł, a za łódkę mamy dać 1400 zł. Nasz budżet to jest 1000 zł, czyli nam brakuje 120 ziko. Daję wam moją skarbonkę na łódeczkę. Jak sami widzicie, Hania zaangażowała się w naszą inicjatywę. Oczywiście nie dała tej dużej swojej skarbonki, tylko tą małą i tu za dużo też nie ma, bo ma dwie skarboneczki. Liczy. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 7. Idź, Hania. Miałam się podrapać. Po czym się musiałaś podrapać? Idziemy właśnie po łódkę, którą będziemy wodować nad jezioro. Hania też już się nie może doczekać, dlatego na swojej hulajnodze śmiga prężnie raz i dwa do przodu. Dużo ostatnio mówiliśmy o naszej łódce, którą teraz zakupiliśmy w domu, stąd też się mocno nakręciła na to wszystko. Ładnym pick-upem będzie przełożona wymarzona łódka. Zobacz, Hania, o tej łódce to marzyłaś, po nocach ci się śniła. Tak jak mi i mamie. To co, panie Darku? 1400? Tak jak mówisz. Z wiosłami? To oczywiście. I gratis jeszcze. Do posprzątania gratis jest. Radość z zakupu łódki bezsenna. Podjechaliśmy jeszcze do sklepu, żeby zabrać łańcuch do cumowania łódki, bo zapomniałem wziąć, także zabieram łańcuch i jedziemy na plażę wodować łódeczkę. W końcu mamy naszą łódkę. Zadowolona jesteś? Op. Ale spokojnie, żebyśmy się nie tutaj czasami na starcie nie wywrócili. Także bez szaleństwa, maleństwo. Powiedz, zadowolona jesteś? Tak. Nie, no zaraz nam rozwalisz łódkę. Pierwsze pływanie, a ty już szalejesz. Daj chociaż tydzień, żeby ta łódka pożyła. Mamy w końcu naszą upragnioną łódeczkę. Nie jest za dużo, ale się mieścimy. Poświęciliśmy sporo czasu i energii, aby ją zakupić. Hania oczywiście poświęciła swoją skarbonkę. Kasiorę, którą miała. Obyło się prawie bez płaczu. Prawie. Cała ta nasza inicjatywa może i wyglądała na lekką na filmikach, ale nie było tak łatwo zdobyć tą naszą różnicę 400 zł na tą łódeczkę. Ale jak widzicie, mamy. Mamy to. Patrz. Co ty robisz? No i zobaczcie. No i zobaczcie. To jest cała Hania właśnie. Weź już wiosły, bo ja się boję. Dziękujemy wam bardzo za wszystkie miłe słowa, za słowa wsparcia. Bardzo nas to motywowało. Oczywiście też się dołączam do podziękowań dla was. Naprawdę miło się czytało komentarze. Czasami odbierałem od was telefony, które mocno nas wspierały. No mówię, kwota nie była jakaś tam wygórowana, żeby dozbierać, ponieważ 1000 zł wyłożyliśmy sami na łódeczkę. Natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe.